1 marca 2019 roku. To właśnie wtedy założyłem ten kanał. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że YouTube tak naprawdę będzie moją największą pasją i czymś, co sprawia mi ogromną radość. Pamiętam te pierwsze odcinki, które nagrywane były ledwo w 30 fpsach na starym sprzęcie, gdzie w Minecrafta musiałem grać na małym oknie o rozdzielczości 1280x720. Tak, poważnie musiałem grać na tak małym ekranie, zwłaszcza podczas nagrywania bądź robienia streamów. Dlatego pierwsze materiały były filmami z serii Skyblock. Dlaczego Skyblock? To proste, na Skyblocku zawsze jest dużo FPS-ów i tam mogłem być spokojny o to, że nie będę miał żadnych lagów podczas nagrania. Później, gdy nieco zoptymalizowałem swój komputer, stwierdziłem, że spróbuję nagrać coś innego. I tak oto wyszły 3 odcinki z Skyblocka. Później mój stary przyjaciel Steve'cio w końcu namówił mnie na jakieś nagrywki. Nagraliśmy wtedy Lego Party na serwerze Vertezza. Aż w końcu nadszedł czas, w którym to zacząłem się powoli rozwijać. Seria z serwera Brodaci.net. To właśnie na niej dobiłem około 70 subów na moim kanale. Co już wtedy było dla mnie naprawdę niezłą liczbą. A więc dalej robiłem swoje. Pojawiały się liczne ilości streamy prowadzone w bardzo późnych godzinach. Jednakże właśnie z tego byłem wtedy kojarzony i znany. Pamiętam moje początki ze speedrunami na streamach. To było naprawdę coś i świetnie się wtedy bawiłem. To właśnie też na tych streamach biłem swoje pierwsze 100 subów, których byłem mega dumny. Po drodze przebijały się również jakieś pojedyncze materiały z gier Terraria oraz Pokémony, jednakże to bez większej historii, więc nie ma co o tym mówić. 25 października 2020. Jest to data, w której odbył się pewien stream. Stream, który wspominam najlepiej ze wszystkich swoich streamów, bo nigdy nie bawiłem się tak dobrze jak podczas tamtego live'a. Był to stream z gry Amnesia, który trwał 4 godziny i naprawdę przez te 4 godziny świetnie się bawiłem, robiąc przy tym mega content. Sam stream oczywiście nie był w jakiejś dobrej jakości, ale no, czasami tak to bywa. Aż w końcu docieramy do tego momentu. Momentu, który zmienił wszystko. 1 listopada 2020. Jest to data pojawienia się na moim kanale pierwszego materiału z serwera Januszowice. Mega dużo niezapomnianych akcji, świetna zabawa, rodzinna atmosfera, jaka panowała na tym serwerze i co najważniejsze, osoby, które tam poznałem. Demo Games. Gość, który totalnie odmienił mój wizerunek na serwerze. Pierwszy raz spotkałem na takim serwerze kogoś, kto skillem przewyższał mnie pod każdym względem i to kilkukrotnie. Ale też dużo się od niego nauczyłem i myślę, że właśnie dzięki niemu stałem się też nieco lepszy w Minecrafcie. Zwłaszcza jeśli chodzi o PvP, w którym dał mi naprawdę mega rady i tych rad trzymam się po dzień dzisiejszy. Cała administracja Januszowic oraz inni gracze, czyli Tigeret, Bartex, Assassinator, Lucifer, Klimson, Negahu, Kupsonik, Kubek, Ubizer, Nexus oraz oczywiście Ichocz. Mega chciałbym podziękować im za to, że dano mi szansę i że naprawdę byłem przez nich ciepło przyjęty. Cieszę się, że z każdą z tych osób mam naprawdę spoko relacje i że z nikim nie mam wrogiego nastawienia. Co prawda mega brakuje mi Ichocza, ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wróci, by naprawdę był osobą, która potrafiła utrzymać mega dobrą atmosferę i na pewno o nim nie zapomnę. Wojna wiosek, liczne eventy i cudowna Wigilia na zawsze zostaną mi w pamięci. Marsos. Początkowo nie miałem z nim nic wspólnego, po prostu graliśmy na tym samym serwerze i tyle. Czasem nasze drogi się połączyły dzięki Nemowi, ponieważ prowadzili oni ze sobą wojnę handlową, która była wyróżniającą się rzeczą na Januszowicach i obecnie z Marsosem jesteśmy naprawdę spoko ziomkami. Aloni. Szczerze, nasze drogi dopiero połączyły się na drugim sezonie Januszowic i to za sprawą rewolucji. Demo postanowił, że Aloni będzie właśnie jedną z osób biorących udział w jego planie i tak właśnie się poznaliśmy. Później graliśmy razem na trzecim sezonie, gdzie stał on się oficjalnym członkiem iSquadu. Obecnie bez wątpienia jest on dla mnie jednym z najlepszych przyjaciół, tak samo jak Demo, Marcos czy Boczek. Boczek. Znaliśmy się już jakiś czas od momentu grania na Brodatych, była wtedy moją widzką, aż z czasem zaczęła grać właśnie razem ze mną i Steve'ciem. Na Januszowice sam postanowiłem ją zaprosić, bo stwierdziłem, że to naprawdę będzie fajny pomysł i że fajnie będzie się z nią grało. Iwcio. Kiedyś bez wątpienia był dla mnie jak starszy brat, obecnie nasze drogi po prostu się rozeszły w dwie inne strony. Nie będę wspominał o tym, dlaczego już razem nie nagrywamy i tak dalej. Ci co wiedzą, to po prostu wiedzą i tyle. Jednakże mimo to nie da się ukryć, że dużo mu zawdzięczam i jeśli to oglądasz, to wiedz, że dziękuję ci za wszystko i życzę ci, abyś nie popełniał więcej głupich błędów i aby wszystko ci się ułożyło.
18 stycznia 2021 rok. Wtedy na kanale pojawił się odcinek z 10 anime, które polecam. Szczerze nie sądziłem, że tak dobrze się on przyjmie, ponieważ obecnie posiada on prawie 2,5 tysiąca wyświetleń, z czego jestem naprawdę dumny i już teraz mogę wam powiedzieć, że na pewno na kanale będą się w przyszłości pojawiały różne filmy o tematyce anime, a także kolejne 10 anime, które po prostu polecam. 23 stycznia 2021 rok. Wielka rewolucja na drugim sezonie Januszowic. Ta rewolucja miała swój minus oraz plus. Minusem było zamknięcie Januszowic i po części pogorszenie relacji z administracją. Natomiast plusem było nawiązanie lepszych relacji z Demem oraz Alonim. Dzięki temu w przyszłości powstała ekipa o nazwie Ice Squad, która funkcjonuje do dzisiaj. A teraz data, która miała bez wątpienia na mnie największy wpływ, czyli 3 marzec 2021. Wtedy to pojawił się film zatytułowany Ice Squad Just Podłoga Faga. Tak, to właśnie było potwierdzenie powstania Ice Squadu. Wtedy byliśmy w składzie Demo, Faga, Steve'cio oraz Nygahu. Później na trzecim sezonie Januszowic oficjalnym członkiem tego składu został Aloni. Przez ten czas dużo się zmieniło. Ice Squad miał również momenty ogromnego zawahania. Co było tego przyczyną? Mistrzostwa Minecrafta. Bez wątpienia nasze życiowe osiągnięcie, które pożyliśmy ogrom pracy. Ale nie one były przyczyną, przyczyną była drama między mną a Demem. Demo w tamtym okresie czasu był mega zestresowany, zdenerwowany i bał się, że te mistrzostwa po prostu nie wypalą. Niestety odbijało się to na członkach Ice Squadu, ponieważ byłem wtedy trochę toksyczny po prostu przez te właśnie nerwy i w ogóle. I pamiętam, że bezpośrednio po zakończeniu mistrzostw postanowiłem o to po prostu wypomnieć. I po mojej stronie na przykład stanęli Boczek i Steve'cio, a Aloni próbował jakoś tą sytuację uspokoić, jednakże Demo stwierdził, że po prostu odejdzie wtedy z Ice Squadu. Wtedy Ice Squad miał naprawdę dużą przerwę w swoich działaniach, ponieważ ja zostałem liderem, ale nie potrafiłem zacząć jakiegokolwiek projektu, ponieważ czułem, że bez Dema to nie jest ta sama ekipa po prostu. A więc jak doszło do naszego pogodzenia się? Demo SMP. Serwer Dema, na który nagle dostałem niespodziewanie zaproszenie. Oczywiście za sprawą Aloniego, który za wszelką cenę chciał nas ze sobą pogodzić. Wtedy nasze relacje nieco się poprawiły, a z czasem Demo wrócił do Ice Squadu i wszystko wróciło do normy, a nawet myślę, że teraz jest po prostu jeszcze lepiej niż było kiedyś. A tak jeszcze wracając do Demo SMP, właśnie tam poznałem osobę, która jest naprawdę spoko, czyli Steelerka. Pozdro Steelerek. Po trzecim sezonie Januszowic pojawiły się u mnie na kanale materiały z serii Przeżyłem X dni na świecie Hardcore, która zresztą bardzo dobrze się przyjęły, z czego jestem mega zadowolony, bo nagranie takiego odcinka jest naprawdę męczące. 16 czerwca 2021. Miałem wtedy swój życiowy kryzys. Nie do końca wszystko mi się wtedy układało w życiu i po prostu musiałem zrobić sobie przerwę od YouTube'a na kilka tygodni. Na szczęście wróciłem już 2 lipca, wstawiając film Just Faga vs. Cubecraft Parkour Duels. Wtedy to również zapoczątkowałem epizod Wielkiej Wojny Parkurowej z Demem. Potem nastąpiły wcześniej już wspomniane Mistrzostwa Minecrafta, ale o tym już wszystko powiedziałem. Tak oto dotarliśmy do momentu, w którym kanał każdego twórcy staje się dnem dna jeszcze jednego dna, czyli do momentu wrzucania shortsów ze względu na ich popularność oraz wyświetlenia, które generują. Chcąc nie chcąc, to właśnie shortsy pozwoliły mi dobić pułap 1000 subów na moim kanale. Ale po drodze były jeszcze na przykład Halloweenowy specjal z Alonim, a także dominacja na serwerze jcitmc.pl, wykonanie moim, Aloniego oraz Dema. Na Jessicie poznałem Dziadzia, Olcis, a także innych twórców, w tym także tych mini youtuberów. Głównie chciałem tutaj wymienić Juchika, bo to naprawdę spoko, dobra mordka i jest po prostu mega pozytywną osobą. Oraz Sojetu, który jest też spoko gościem i można na niego liczyć. Później kolejne shortsy i jeszcze kolejne. Potem były kolejne shortsy. Ale między tymi shortsami pojawił się odcinek z Przeżyłem 5 dni na świecie Minecraft One Block. Może kiedyś nagram kolejne odcinki, zobaczymy. Poza shortsami na kanale były również różne streamy, chociażby te z fabularnego serwera Roleplay Przygoda Moba, na którym świetnie się bawiłem. A także Minecraft Hardcore 1.18. Seria, w której grałem tylko i wyłącznie na streamach i dalej planuję to robić, jednakże jeśli tylko znajdę na to więcej czasu, bo obecnie mam od groma pomysłów. Natomiast 8 grudnia wróciłem film z podaniem na kwadratową masakrę Junior. Mimo, że moje podanie wzbudziło naprawdę duże zainteresowanie i niektórzy twórcy wypowiadali się na mój temat bardzo pozytywnie, to nie zostałem jednak przyjęty. Ale przynajmniej poznałem Pikczak, u którego wystąpiłem nawet na Manhuncie. Nie byłem jakoś specjalnie załamany po tym, że nie przyjęli mnie na kwadratową. W końcu, hej, nasz ham i bezbek z wysokim ego też się nie dostał.
po ostro demo. Tak oto dotarliśmy do końca 2021 roku. Zrobiłem ostatniego streama oraz wróciłem ostatni film w ramach podziękowania za cały rok. Rok 2022 zaczął się dla mnie cudownie, ponieważ niecały tydzień po rozpoczęciu nowego roku wybiło zarówno u mnie, jak i dema 1000 subów. Zrobiłem nawet z tej okazji 12-godzinnego streama, po którym byłem padnięty jak nigdy wcześniej. Później, tak... To znowu one, szorcy, tak jest! No ale już będąc poważnym, w końcu dotarliśmy do dnia 28 stycznia 2022 roku, gdzie na moim kanale oficjalnie pojawił się materiał zapowiadający wielki powrót Inoszowic w stylu pierwszego sezonu. Serwer wystartował 1 lutego i przez ten miesiąc naprawdę dużo się działo na tym serwerze, aż wracają wspomnienia z pierwszego sezonu. A więc po tym jakże długim monologu trafiłem do dnia dzisiejszego. 1 marca 2022 roku. Dokładnie dzisiaj wybijają mi 3 lata, odkąd działam na tym kanale na platformie YouTube. Dziękuję wam za te wszystkie 3 lata i pamiętajcie, że to dopiero początek rozwoju tego kanału. Też jeszcze tutaj na końcu chciałbym pozdrowić i podziękować Demowi za to, że zrobił dla mnie miniaturkę, którą właśnie teraz widzicie do tego właśnie filmu. Także people love dla Dema. No i co, widzimy się w kolejnych materiałach, bądź na kolejnych streamach. Bye!